Witajcie w kolejnym Astroshorcie, w którym mówimy co ciekawego gra w kosmosie i temacie nowoczesnych technologii. Na dziś przygotowaliśmy dla Was kolejne dwa tematy. W pierwszym czarna dziura i gwiazda pomagają potwierdzić teorię względności Einsteina. W drugim ciekawy eksperyment dotyczący wytworzenia lodu metanowego w laboratorium. Zaczynamy! Dzięki obserwacjom prowadzonym przy użyciu należącego do ESO teleskopu VLT, po raz pierwszy w historii udało się udowodnić, że gwiazda krążąca po orbicie supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A z gwiazdką, czającej się w samym sercu naszej galaktyki, w długim okresie porusza się dokładnie tak, jak przewidział to Albert Einstein w ogólnej teorii względności. Very Large Telescope, czyli popularny teleskop VLT, to tak naprawdę zespół czterech należących do ESO teleskopów z optyką adaptatywną i aktywną. Znajdują się one w obserwatorium Paranal na pustyni Atacama w Chile i jest to najbardziej zaawansowane na świecie obserwatorium astronomiczne w świetle widzialnym. Wyniki najnowszych badań są efektem długiej, bo blisko 30-letniej pracy, obserwacji i udoskonalania metod oraz instrumentów badawczych. Pozwoliło to uzyskać nowe informacje na temat warunków panujących w tak ekstremalnym środowisku, jak właśnie okolice naszej supermasywnej czarnej dziury. Precyzyjne obserwacje wykazały, że orbita badanej gwiazdy krążącej wokół Sagittarius A z gwiazdką ma kształt podobny do przewidywanej przez Einsteina rozety, a nie do elipsy, jak przewidywała newtonowska teoria grawitacji. Ogólna teoria względności Einsteina zakłada, że orbity jednego obiektu wokół drugiego nie są zamknięte. Jak stwierdził dyrektor Instytutu Maxa Plancka i główny autor prawie 30-letniego programu, astrofizyk Reinhard Genzel, teoria Einsteina zakłada, że orbity ulegają precesji do przodu w płaszczyźnie ruchu. Po raz pierwszy udało się zaobserwować taki efekt w przypadku orbity Merkurego wokół Słońca, a teraz po 100 latach odkrywamy ten sam efekt, ale w przypadku gwiazdy orbitującej wokół supermasywnej czarnej dziury. Badanie jest również nowym dowodem na to, że masa Sagittarius A wynosi co najmniej 4 miliony mas Słońca. Zjawisko, o którym mowa, pokazuje najlepiej stworzona przez naukowców symulacja. Widać tu wyraźnie orbity gwiazd bardzo blisko supermasywnej czarnej dziury w sercu Drogi Mlecznej. Jedna z nich, nazwana S2, krąży po orbicie z okresem wynoszącym 16 lat i jest jedną z najbliższych gwiazd na orbicie wokół Sagittarius A z gwiazdką, które udało się odkryć. W największym zbliżeniu odległość pomiędzy gwiazdą a czarną dziurą jest mniejsza niż 20 miliardów kilometrów. W większości przypadków planety i gwiazdy krążą po stałych orbitach i znajdują się raz bliżej, a raz dalej od okrążonego obiektu. Orbita gwiazdy S2 jest o tyle charakterystyczna, że właśnie precesuje. Oznacza to, że jej najbliższe położenie względem Sagittariusa jest przesunięte, a więc inne z każdym kolejnym okrążeniem. Każda następna orbita jest delikatnie przechylona w stosunku do poprzedniej, co przy odpowiednio dużej liczbie obserwacji tworzy taki właśnie charakterystyczny kształt rozety. Opracowana przez Alberta Einsteina ogólna teoria względności dokładnie określa, w jakim stopniu może zmieniać się orbita, a wyniki najnowszych badań idealnie do niej pasują. Efekt zmiany orbity nazywany jest precesja Schwarzschilda i jest to pierwszy raz w historii, kiedy udało się zaobserwować go dla gwiazdy krążącej wokół supermasywnej czarnej dziury. Teraz naukowcy czekają z niecierpliwością na ukończenie budowy i rozpoczęcie pracy ekstremalnie wielkiego teleskopu, którego lustro zapewni 13-krotnie większą powierzchnię zbierającą światło niż największe działające obecnie teleskopy optyczne. Średnica głównego zwierciadła ma wynosić aż 39 metrów. Dzięki ELT będzie można wykryć gwiazdy orbitujące jeszcze bliżej supermasywnej czarnej dziury, być może nawet takie, które odczuwają jej okres rotacji, czyli tzw. spin. Gdyby udało się zmierzyć spin oraz masę Sagittariusa, naukowcy mogliby następnie zdefiniować przestrzeń oraz czas wokół niej i tym samym poddać nowej próbie ogólną teorię względności. A ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym możemy dostarczać Wam tego typu informacje i tworzyć odcinki Astrofazy. Jeśli też chcesz zostać jednym z nich, to link do naszego profilu jest w opisie filmu i w zakładce z kartami, a w nim dowiesz się wszystkiego, co jest potrzebne, aby zostać patronem i z czym to się właściwie wiąże. A teraz lecimy do drugiego tematu. Zespołowi naukowców z Uniwersytetu w Leidzie w Holandii udało się udowodnić, że metan może tworzyć się na cząsteczkach lodowego pyłu w przestrzeni kosmicznej. Dokonali tego, wytwarzając lodowy metan w laboratorium symulującym specyficzne warunki panujące w próżni kosmicznej.
CH4, czyli jeden atom węgla i cztery atomy wodoru. Metan to jeden z najprostszych węglowodorów i zarazem główny składnik gazu ziemnego. Na Ziemi powstaje z rozkładu materii organicznej. Metan występuje jednak również w kosmosie i to pod różnymi postaciami, jako gaz, ciecz czy też lód. Dajmy na to Tytan, czyli księżyc Saturna, posiada gęstą atmosferę i jest jedynym obiektem w Układzie Słonecznym poza Ziemią, na powierzchni którego znajdują się powierzchniowe zbiorniki wodne, a właściwie nie wodne, tylko cieczy. Nie składają się one z wody, ale z takiego ciekłego metanu. Oprócz tego padają tam również metanowe deszcze. Natomiast duże ilości metanu w stanie gazowym znajdują się na Uranie i Neptunie. Poza granicami naszego Układu Planetarnego często spotyka się także metan w formie lodowej. Pierwsza udana próba odtworzenia metanowego lodu w warunkach laboratoryjnych udała się naukowcom z Laboratorium Astrofizycznego należącego do Obserwatorium w Lejdzie, które jest częścią tamtejszego uniwersytetu. Żeby to osiągnąć, niezbędne było stworzenie w laboratorium warunków ściśle odpowiadających tym, które panują i panowały kiedyś w kosmosie. W próżni i temperaturze wynoszącej minus 263 stopnie Celsjusza pozwalano swobodnie zderzać się ze sobą atomom wodoru i węgla. W podobny sposób ci sami naukowcy odtworzyli wcześniej wodę oraz amoniak. Liczono więc, że i tym razem również się powiedzie. Faktycznie, udało się, jednak nie obyło się bez komplikacji. Jak stwierdziła główna autorka artykułu opublikowanego w Nature Astronomy, reakcje z atomami węgla były o wiele trudniejsze do przeprowadzenia niż te z użyciem tlenu, azotu i wodoru. Węgiel jest bardzo lepki, lubi się kleić, w związku z czym samo wytworzenie wiązki czystych atomów węgla jest już dość dużym wyzwaniem. Ostatecznie jednak udało się nad nim zapanować i odtworzyć metanowy lód. Oprócz tego naukowcom powiodło się także zróżnicowanie do pewnego stopnia warunków panujących w czasie eksperymentu. Dzięki temu mogli precyzyjnie zbadać, jakie warunki są najbardziej sprzyjające powstawaniu metanu w wyniku reakcji atomów węgla i wodoru. Udało się na przykład określić, że najlepsze warunki do tworzenia się metanowego lodu panują w środowiskach bogatych w wodę. Potwierdza to przyjmowane wcześniej modele i obserwacje astronomiczne, zgodnie z którymi lód wodny oraz lód metanowy powstają w kosmosie mniej więcej jednocześnie. Stworzone warunki laboratoryjne imitowały również warunki, jakie panowały w przestrzeni kosmicznej jeszcze przed powstaniem gwiazd. A to jest kolejnym potwierdzeniem, że metan, który obserwujemy na innych planetach, nie musi być wcale pochodzenia organicznego i był tam na długo przed ich powstaniem. A teraz czas na głos załogi. Dziś komentarze nawiązujące do poprzedniego tematu, czyli zbliżenia się gwiazdy do czarnej dziury. Czy taki przelot gwiazdy w najbliższej odległości od czarnej dziury można nazwać asystą grawitacyjną? I czy mogłaby w ten sposób wydostać się z uścisku czarnej dziury, w sensie wystrzelić w kosmos? Nie wiem, czy do końca asystą grawitacyjną to raczej termin używany podczas nawigacji w kosmosie, czy też właściwie ustalenia orbit, po których poruszać się mają sondy, czy też lecą sobie planetoidy, kiedy to są przyspieszane bądź też spowalniane dzięki grawitacji danej planety. Natomiast tutaj gwiazda została na orbicie, to znaczy nie poleciała nigdzie dalej, ale w przypadku innych ciał, które znajdują się blisko czarnej dziury i nie zostaną rozerwane na jakieś pojedyncze atomy, które potem w dysku akrecyjnym opadają pod horyzont zdarzeń, to bardzo często zdarza się właśnie tak, że są one wyrzucane przez czarną dziurę. Okazuje się, że wcale nie tak prosto jest pod ten horyzont zdarzeń trafić. Większość orbit, które znajdują się w bezpośredniej bliskości horyzontu zdarzeń, są to orbity, które no właśnie wyrzucają na zewnątrz te wszystkie obiekty, które znajdą się zbyt blisko. Także, no tak jak powiedziałem, nie tak prosto do czarnej dziury się dostać. I oto trochę zahacza kolejny komentarz. Gdy już mówi się o konsumpcji gwiazd przez czarne dziury, to one krążą po orbicie czarnej dziury. Co w przypadku bezpośredniego czołowego zderzenia czarnej dziury z planetą gwiazdą? Czy dojdzie do zderzenia tych dwóch ciał niebieskich? No i tu podobnie, właśnie ciężko jest pod tę czarną dziurę wpaść, pod ten horyzont zdarzeń. Natomiast czasoprzestrzeń wokół czarnej dziury jest tak bardzo powyginana, że takie bezpośrednie uderzenie jest praktycznie niemożliwe. To znaczy dla takiej na przykład planety, dla takiej gwiazdy, dla takiego obiektu, który zbliża się do czarnej dziury, będzie to wyglądało jakby z jego perspektywy leciał prosto. Natomiast obserwator z zewnątrz zobaczy, że zaczyna tę czarną dziurę w pewnym momencie okrążać właśnie z tego względu, że wygięta jest tam tak bardzo czasoprzestrzeń. No czarna dziura wygina ją bardzo, bardzo mocno. Przy samym horyzoncie zdarzeń zachodzi coś takiego jak wleczenie czasoprzestrzeni. Tam jest
jest ona dosyć mocno powyginana i no, zachodzą różne tak naprawdę procesy. Zresztą mówiliśmy o nich w odcinku Czarne dziury, Władcy czasu i przestrzeni. Zapraszam serdecznie, jest też w zakładce z kartami. Tam możecie się dowiedzieć więcej na temat tego, jak to działa, ale powoduje to, że perspektywy obserwatora zewnętrznego, cokolwiek nie wpadnie pod czarną dziurę, to przynajmniej po łuku pod jej powierzchnię się dostanie. Raczej niemożliwe jest takie bezpośrednie zderzenie. Chociaż myślę teraz o jednej rzeczy. Myślę teraz o takim bezpośrednim zderzeniu, kiedy mamy do czynienia z naprawdę ogromną gwiazdą i czarną dziurą masy gwiazdowej, która będzie mniejsza od tej gwiazdy. Tutaj mogłoby to wyglądać faktycznie w ten sposób, z racji tego, że gwiazda no, jest tutaj promieniem dużo większa niż czarna dziura. Natomiast przy samej czarnej dziurze i tak będzie to wyglądało w ten sposób, że materia będzie zasysana pod horyzont zdarzeń, właśnie po takim łuku przynajmniej. A część z niej wejdzie na orbitę, tworząc właśnie taki dysk akrecyjny. Zresztą, no, siły pływowe, chyba jednak nie. Chyba jednak zostanę przy swoim pierwszym zdaniu, ponieważ siły pływowe znowuż takiej właśnie gwiazdowej masy czarnej dziury będą na tyle duże, że już z daleka będzie ta materia z gwiazdy zrywana i po prostu utworzy się dysk akrecyjny. Więc no, nawet w przypadku dużej gwiazdy nie bylibyśmy w stanie zauważyć takiego bezpośredniego uderzenia jeden na jeden, tak zwana czołóweczka. Hej, nie znam się na astronomii, ale zaciekawiła mnie informacja o tej gwieździe. Czy hipotetycznie istnieje taka szansa, że będzie gwiazda większa od czarnej dziury? Co by się wydarzyło, gdyby taka przyciągnęła czarną dziurę? Bo chyba nie do końca wiem, a przynajmniej ja, czym są, czy mają strukturę, jak planety, a może jak mówią teorie spiskowe, są portalem do innej części galaktyki. Czy po spotkaniu się czarnej dziury z większą gwiazdą rozpadłaby się dziura? Wyobrażam sobie to trochę jak odkurzacz, który próbuje wciągnąć za duży przedmiot. Albo pytona, który połknął żółwia, albo inną dużą zdobycz. Mój drogi, polecam ci też ponownie obejrzenie tego właśnie odcinka, który w zakładce z kartami i w opisie jest, czyli Czarne dziury, Władcy czasu i przestrzeni. Tam dowiesz się m.in. tego, że to wcale nie działa jak odkurzacz. Czarna dziura jak odkurzacz nie wsysa wszystkiego. Tutaj bardziej jest kwestia zagięcia czasoprzestrzeni oraz prędkości ucieczki z takiego bardzo masywnego i bardzo gęstego obiektu. To jest jedna rzecz. Gwiazdy często bywają większe niż czarne dziury masy gwiazdowej. Tutaj nie mówimy o supermasywnych czarnych dziurach, bo te często bywają dużo większe, a nawet bardzo dużo większe. Natomiast te masy gwiazdowej oczywiście mogą być mniejsze od gwiazd. Często są, właściwie za każdym razem są. I wtedy no, nie dzieje się nic takiego niezwykłego z czarną dziurą. Ona po prostu zerwie tę materię z gwiazdy, która do niej podleci. Utworzy się taki dysk akrecyjny, po prostu będzie sobie po spirali opadać pod horyzont zdarzeń tej czarnej dziury ta materia. Więc tutaj nic takiego się nie wydarzy. Ale jeszcze raz serdecznie polecam ci właśnie ten odcinek. Tam wszystko jest ładnie wyjaśnione, są animacje, także bardzo łatwo jest zrozumieć te, no jakby nie patrzeć, skomplikowane zagadnienia. Przy tym, co pan mówi, życie człowieka wydaje się niezmiernie krótkie. Przychodzi mi na myśl szlifowanie metalu. Wyrwany przez ściernicę mały kawałek materiału rozpala się jasnym blaskiem, po czym stygnąc gaśnie, blednie i opada jako zbędny pył na podłogę w warsztacie zegarmistrza światła. PS. Nie znamy granic makro. Nie znamy granic mikro. Czas nie ma początku. To też nie powinien mieć końca. Elektrony krążą po orbitach atomów, atomy tworzą planety krążące po orbitach gwiazd. Gwiazdy krążą też po wspólnych orbitach i tak dalej. Czy nie jest tak, że nieskończoność istnieje naprawdę, a my nie potrafimy widzieć w skali makro ani mikro, tylko tego, na co pozwala nasza obecna technika? Czy nasz wszechświat mógłby być powtarzalny i powszechny w większej skali, niczym dla nas te skwarki? Czy w tych skwarkach nie kryją się mniejsze struktury, na przykład wszechświaty? Lubi pan skwarki? Lubię. To już koniec, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Astro Short. Do zobaczenia i cześć.